serdecznie w programie Przy Piwie. Ja nazywam się Damian Aleksander, a moim gościem dzisiaj jest bardzo interesujący młody człowiek, młody aktor i nie tylko młody duchem, ciałem, wszystkim, Mateusz Damiński. Cześć. Cześć. A tu ściema. A ty nie. A ja... To powiedz nam, bo piwo to jest bardzo fajny taki napój, taka zupka chmielowa, która często robi dobrze, ale okazuje się, że czasami pojawiają się problemy. No na pewno nie na początek dnia i nie przed prowadzeniem samochodu. W mojej rodzinie był taki przypadek, który jakieś 4 miesiące temu zburzył całe nasze spokojne, ciche życie. Sprawa dotyczyła twojego taty. Sprawa dotyczyła mojego taty. Jedyne, co mogę powiedzieć na ten temat, to, że jestem bardzo głęboko rozczarowany. To taka adnotacja, trzeba nawiązać do tego, ale jestem przede wszystkim głęboko i szczerze rozczarowany tą całą sprawą i tym, kto w jaki sposób tym się zajął. My przeżyliśmy, jest nam dużo lepiej po tej sprawie niż przed nim. No, wreszcie jakiś ciężar, który mógł gdzieś jeszcze indziej walnąć, czy pojawić się gdzieś, został odsunięty, ale załatwiony. Ale nie piję. Bardzo dobrze. Przynajmniej nie rano, nie przed wejściem do samochodu. Oczywiście promujemy tak bardzo bezpieczne zachowanie, szczególnie nie wchodzimy do samochodu po alkoholu. Mateusz, no wiesz co, w Polsce bardzo wiele, jakoś nie potrafimy sobie doceniać własnych aktorów, głównie młodego pokolenia i zawsze odnosi się, zawsze porównuje się takich aktorów do różnych postaci mocno popularnych, na przykład Macieja Zakoślnego porównuje się do Brada Pitta, a na przykład ciebie to się porównuje do tego, do Jamesa Deana, do Leonardo DiCaprio. I tego, jeszcze tam Zbyszek Cybulski. No Zbyszek... Kiedyś nawet ktoś o mnie powiedział, że jestem rosyjskim Leonardo DiCaprio po tym jak... Dlaczego rosyjski? Zagrałeś... W Niemczech, tak, pokazywaliśmy w Berlinie nasz film Ruski Bunt i tam grałem jedną z postaci głęboko zakorzenionych w historii i literaturze rosyjskiej. No i komuś się coś porąbało i napisali, że jestem rosyjskim Leonardo DiCaprio, później został zmieniony na polski Leonardo DiCaprio, co mnie oczywiście również niezbyt usatysfakcjonowało, aczkolwiek najlepiej do DiCaprio niż, a może lepiej do nikogo? Może lepiej do nikogo. Chyba fajnie jest tworzyć własną jakość, własną... Tak, żeby ciebie później porównać, żeby na przykład porównywano jakiegoś młodego aktora do ciebie. No ale cóż, tego się nie wybiera, krytyki się nie wybiera. Wobec takiej trzeba być pokornym. Spotkałeś się z jakąś krytyką, która ci mocno nie leżała, która naprawdę była niesprawiedliwa twoim zdaniem i chciałbyś odpisać, że tak, to nie jest prawda i... Ja mam tak, że jakakolwiek krytyka, która mnie spotyka, staram się z niej wyciągnąć jak najwięcej, ponieważ krytyka jako sama w sobie niesie ze sobą jakąś energię. Mhm. To, że w ogóle o tobie napisali, trzeba potraktować jako plus, bez przesady oczywiście. Zasada potem nieważne jak piszą, ważne, że piszą. Nie, też nie do końca o to chodzi. Ważne, jeżeli ktoś zadał sobie tyle trudu, żeby cokolwiek napisać na twój temat, no to trzeba się głęboko nad tym zastanowić, czy nawet jeżeli ta krytyka jest niezbyt pochlebna, to czy przypadkiem w jakiejś kwestii nie ma ten człowiek racji. A nie irytuje cię to, że czasami po prostu przypisuje się, robi się zdjęcie tobie gdzieś tam z ukrycia i przypisuje się jakieś nieprawdziwe rzeczy? Nie, to mam w nosie tak naprawdę. Jeżeli chodzi o ten system, no nie myśmy go wymyślili, to jest stary sprawdzony sposób na to, jak kogoś oczernić bez oczerniania, bo tak naprawdę takie informacje przebiegają bardzo szybko, najczęściej bez rozgłosu. Chodzi mi o takie bardziej zasadnicze kwestie, jak ocena pracy na przykład, czy zdefiniowanie jakichś tam błędów, które się popełniło podczas jakiegoś projektu. Ja wtedy zawsze taką krytykę biorę sobie bardzo do serca, ale nie to, że się nią bardzo przejmuję, jeżeli jest niepochlebna, tylko staram się wyciągnąć jak najwięcej i obiektywnie spojrzeć na siebie. To teraz wspomniałeś o projekcie. Chciałbym, żebyś powiedział o najbliższym projekcie ofowym, czy już obecnie trwającym projekcie. Akurat tak się zdarzyło w moim życiu w tej chwili, że na szczęście robię dużo. Przez 4 lata Akademii Teatralnej rzeczywiście troszkę na chwilę przestałem udzielać się.
A w tej chwili jakoś się kręci po powrocie ze Stanów Zjednoczonych. Zacząłem chodzić na castingi, po powrocie jakby wpadłem znowu w ten... Czy ty musisz chodzić na castingi? To nie jest tak, że cię zapraszają? Dzięki Bogu jeszcze muszę chodzić na castingi. Zapraszają mnie do różnych ról. Mhm. Gdyby pisano dla mnie tylko scenariusze, co mi się już chyba ze 2-3 razy w czasie mojej 16-letniej pracy zdarzyło, na szczęście, i dziękuję za to Bogu. Gdyby pisano tylko dla mnie scenariusze, to bym spoczął na laurach i grał tylko te postaci, które są dla mnie napisane, czyli takie troszkę po mojemu. Mhm. Na szczęście mogę się jeszcze troszkę zmierzyć od czasu do czasu z czymś nowym, z czymś, co nie przychodzi mi łatwo. Jeżeli chodzi o nowy projekt, to reaktywujemy z przyjaciółmi projekt sprzed roku, który nie doszedł do skutku, a w tej chwili przy pomocy naszych dwóch nowych znajomych, koleżanek, Karoliny Pawlak i Moniki Krogulskiej, młodych dwóch prężnych dziewczyn, zaczynamy od nowa. Ten projekt wcześniej przygotowywaliśmy z takimi znajomymi moimi jeszcze ze szkoły, z Magdą Różdżką, której niestety nie będziesz mógł do siebie tutaj zaprosić do programu. Zapraszam tylko żałuj, bo to fajna dziewczyna. Wiem. Wojtkiem Mecwaldowskim i z Modestem Rucińskim. W tej chwili coraz szybciej zaczyna się to kręcić, złapaliśmy trochę pieniędzy. No i popołudnie, mam nadzieję, bo tak nosi tytuł film, który chcemy zrobić, dojdzie do skutku już. To jest roboczy tytuł, czy październik. Myślę, że taki będzie taki ostateczny tytuł. Na podstawie wiersza Jonasza Kofty. O, proszę. Napisaliśmy z Modestem scenariusz. Mamy nadzieję, którego, że... Na podstawie którego wiersza? Na podstawie Popołudnia właśnie. O. Mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie. A propos nowości w twoim życiu, powiem ci związanych... Tak. Powiem ci, nie będę ci tutaj tańczył w tej chwili. No. Nie będę ci tańczył, ale jeżeli chodzi o ten taniec z gwiazdami, to czasami się zastanawiam, kto jest tą gwiazdą w tańcu z gwiazdami. Nie mówię tutaj o mojej partnerce, która jest najcudowniejszą osobą, jaką mi się ostatnio udało spotkać. Ewa Szabatin, którą pozdrawiam i której bardzo dziękuję za cierpliwość i za wyrzeczenia, jakie musi ponieść. Ale reasumując, jest to wyzwanie. A reasumując, jest to wspaniałe wyzwanie, jest to cudowna praca. W momencie, kiedy nie możesz się podnieść z parkietu i leżysz w kałuży własnego potu, to czujesz, że żyjesz. I to jest najważniejsze. I tego życia w pełni. Będziesz musiał wypić dwa. Nie. Nie dam rady dzisiaj. Yeah.